Aha. Generalnie chodzi o to, że za panowania Augusta Polacy nie ustępowali niczym Włochom i Francuzom. Powoli nawykli jeść owady, obrzęki i ślimaki. Będzie pan to tłumaczył, tak? Ich ojcowie jako nieczystością się brzydzili. Jakby ich ojcowie, ale Polacy to jedli. Żółwie, ślimaki, granele, w których sama tylko imaginacja jakiegoś smaku dodawała. Czyli generalnie chodziło to o to, że kiedyś Polacy nie ustępują nic Włochom i Francuzom, jedli ślimaki.